7 lutego, czyli bardzo niedaleko. Tak, za 2 tygodnie. Kamil Łaszczyk i Patryk Szymański. Najpierw zacznę od Patryka Szymańskiego. Prowadzony jest powoli i spokojnie, znacznie spokojniej niż prowadzony był popularny Szczurek. I prowadzony jest, tak. Bo z nim masz to tempo wybitnie przyspieszone. Wynika to z oceny jego talentu ze strony jego trenerów, ze strony trenerów Łaszczyka? To znaczy nie tyle. Jeżeli chodzi o Kamila, Kamil ma specyficzne predyspozycje, jest w niższych wagach. Niestety, jeżeli patrzymy na niższe wagi, te właśnie predyspozycje, które on ma, pozwalają mu na to, żeby go szybciej rozwijać. Jeżeli chodzi o Patryka z kolei, Patryk jest na etapie swoim wiekowym, gdzie po prostu w pewnym sensie dorasta, rozwija się jego masa mięśniowa, jego budowa. On cały czas rośnie, on ma dopiero 20 lat. Także trudno popędzić to, dlatego że w sumie nie można ustawić nawet w jakiej kategorii wagowej on będzie walczył. Zaczęliśmy od niższych wag, teraz wchodzimy do 154 funty, też jest chłopakiem wysokim, ale tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak się będzie rozwijał. Także na jego etapie, z jego zdolnościami, to będzie troszeczkę wolniej musiało iść. Kamil Łaszczyk, a wybór rywala w Chicago jest trudny. To jest pięściarz, który walczył kiedyś o tytuł mistrza świata. Tak. Dla Kamila to jest bez wątpienia najtrudniejsze wyzwanie. To jest ESPN, to jest co-main event. Decyzja ten pięściarz, a nie inny. No, decyzja zapadła w... Jego, podobnie jak w przypadku Przemka, czy to była nie, wspólna? Nie, to bardziej była wspólna decyzja. Rozważaliśmy to, wysłałem dla Piotra Wilczewskiego informacje. Kamil obejrzał tego przeciwnika. Po prostu prześledzili to, stwierdzili jakieś słabe punkty, które można wykorzystać ewentualnie i jest to szansa tak samo, dlatego że w przypadku Kamila, chcąc się rozwijać, tak samo musi piąć się do góry. Musi startować z zawodnikami, którzy cokolwiek osiągnęli. Przez ostatnie parę miesięcy siedząc w Polsce za bardzo się nie rozwinął ze względu na brak, czy to było zawodników, czy to było sparring partnerów. Niestety sprawy wizowe, które załatwiałem dla niego, przeciągnęły się po prostu. I dlatego nie każdemu może się tego udać jak szpilce. Nie każdemu się to może udać. To nawet nie o to chodzi. Sprawy były załatwiane, jak były załatwiane. Po prostu urząd imigracyjny zagubił jego papiery i po prostu przeciągało się to w czasie. Dlatego musiałem go zatrzymać w Polsce i tam po prostu zorganizować tych kilka występów dla niego. Teraz, będąc tutaj, idziemy już na dużą przeprawę. Zostanie tutaj do następnej walki w marcu, jeżeli wszystko pójdzie oczywiście dobrze. Stoczy jeszcze jedną walkę i w przypadku wygranej w tym momencie i w następnym, przy dobrych 8 miesiącach sparingów z odpowiednimi partnerami, ja nie widzę problemu, żeby Kamil rozwijał się do tego punktu, że może zawalczyć nawet o Mistrzostwo Świata. Ale to są plany. Plany zawsze się zmieniają. To jest na dzień dzisiejszy, co mogę powiedzieć, w przypadku, gdy patrzymy na koniec roku. Co będzie? Zobaczymy. Na razie jest 7 lutego. Na razie 7 jest, musi być zmobilizowany do tego, żeby wygrać. I jeżeli wygra, będziemy dalej myśleć, co dalej. Dziękuję. Mariusz Kołodziej, promotor Przemka Majewskiego, Kamila Łaszczyka, Patryka Szymańskiego i kilku innych pięściarzy, o których będziemy mówili już wkrótce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.